wręczenie nagród w drugiej edycji konkursu Polska Cyfrowa 2020+, 2020+, jak kto woli, przez te kilka najbliższych minut zajmiemy Państwu tym czas. Ja postaram się w miarę sprawnie przytoczyć krótką historię. W 2015 roku Krajowa Izba Gospodarcza pod patronatem Orange Polska zorganizowała drugą edycję konkursu kierowanego do doktorantów pod tytułem właśnie ów konkurs Polska Cyfrowa 2020+. Obie edycje spotkały się z dużym zainteresowaniem uczelni w całej Polsce, co tym bardziej zachęciło organizatorów Krajową Izbę, by podtrzymywać tę ideę i kontynuować. Poprzez konkurs Krajowa Izba Gospodarcza chce dać szansę doktorantom, by w trzech kategoriach prawo, ekonomia i socjologia przedstawiali swoje opinie, komentarze i cenne spostrzeżenia na temat, jak optymalnie zarządzać rozwojem cyfrowym Polski, aby wszyscy obywatele byli gotowi na impet cyfrowy. Konkurs ten to również próba znalezienia odpowiedzi, które działania spośród trzech obszarów, takich jak gospodarka cyfrowa, efektywna polityka regulacyjna oraz kompetencje cyfrowe społeczeństwa, będą stanowić kluczowy fundament dla cyfrowego rozwoju kraju. Warto przy tej okazji wspomnieć, że laureaci konkursu otrzymują nagrodę w wysokości 10 000 zł, które mogą dowolnie zainwestować. Należy się tylko cieszyć i mam nadzieję, że Państwo także cieszą się, że kolejne edycje konkursu odbędą się już pod uzyskanym patronatem honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I właśnie dlatego bardzo proszę o zabranie głosu pana Piotra Dardzińskiego, podsekretarza stanu w ministerstwie. Bardzo proszę, panie ministrze. Dziękuję. Przygotowali mi tu ściągę, co mam powiedzieć, ale w takiej wersji tradycyjnej. Myślę, że przyszłe ściągi będą takie cyfrowe, że będzie w uchu i tylko minister będzie przychodził i będzie mógł powiedzieć od razu to, co myśli sam pan premier, bo mam również list od pana premiera dla pana prezesa Krajowej Izby Gospodarczej z podziękowaniem do zaproszenia do udziału w takim patronacie. Cieszymy się, że możemy objąć patronatem przedsięwzięcie, które jest istotne z perspektywy gospodarczej. No jest istotne z kilku powodów. Pierwszy z nich to taki, że na wolnym rynku oprócz konkurencji ważne jest jeszcze jedno pojęcie, które też zaczyna się na K, i to jest pojęcie kooperacji. To jest świetny przykład tego, jak środowisko gospodarcze, prywatna firma i młodzi naukowcy mogą kooperować, by, drugi powód, pracować na rzecz tej dziedziny, czy tego sektora gospodarczego, który jest przyszłością gospodarki w ogóle. Bo cyfryzacja jest czymś, co jest takim megatrendem, jest takim kołem zamachowym rozwoju gospodarczego w ogóle. Dlatego te dwie rzeczy, kooperacja i cyfryzacja, jest powodem, dla których Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z przyjemnością, radością i dziękując za zaproszenie, postanowiło objąć patronatem ten konkurs. Jest jeszcze jeden powód, który też jest związany z kooperacją, to jest powód, dla którego Niemcy mają takie pojęcie Fachidioten. Wiedzą Państwo, Fachidioten są tacy ludzie, którzy zajmują się jedną dziedziną wiedzy, na tej dziedzinie wiedzy się świetnie znają, wiedzą wszystko, są najlepsi, tylko kompletnie nie wiedzą, co się dzieje w dziedzinach pobocznych. Dzisiaj bardzo często, gdy rozmawiamy o innowacji, pojawia się taki wątek, że ta innowacja nam się kojarzy z ludźmi, którzy są zbzikowani na punkcie technologii i zajmują się wyłącznie tą technologią. Ten konkurs nie nagradza tych, którzy zajmują się technologią w sposób bezpośredni. Ten konkurs nagradza tych, którzy właśnie łączą tych, którzy są wybitnymi specjalistami. Nagradza tych, którzy myślą nad tym, jak wykorzystać potencjał tych, którzy zajmują się technologią. Ten konkurs nagradza tych, którzy w sposób oczywisty nie kojarzą się z innowacją. Dzisiaj ta innowacja właśnie ma ten wymiar technologiczny. Bardzo chcielibyśmy, żeby takie nauki jak ekonomia, jak socjologia, jak prawo w większym stopniu brały właśnie udział w procesach innowacyjnych i to uznajemy również za coś, co jest bardzo, bardzo cenne w tym konkursie. I cieszę się, że młodzi adepci nauk stosowanych, czy społecznych i humanistycznych, startują w takich konkursach, starają się zrozumieć nowoczesne technologie i starają się znaleźć rozwiązanie
tych nowoczesnych technologii w gospodarce, a mam nadzieję, że państwo będzie również z tego korzystało. Bardzo więc serdecznie dziękuję i z przyjemnością wezmę udział we wręczeniu nagrod, bo to jest chyba najlepsza część dla ministrów, która im może się zdarzyć, to jak można kogoś nagradzać, tym bardziej, że dzięki hojności prywatnego mecenasa te nagrody są nagrodami znaczącymi, a nie są wyłącznie honorową statuetką. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy, panie ministrze. Zatem proszę już pozostać tutaj. Towarzyszył panu, w tym będzie pan prezes Andrzej Rędalski. Zapraszam, panie prezesie. To może już ja pozwolę sobie, panie prezesie, przekazać list od pana premiera przy okazji. Czy był czas dla fotoreporterów? Nie, prosimy jeszcze raz, by panowie zechcieli podać sobie dłonie. Pamiątki są bardzo ważne i pamiątkowe zdjęcia też. Mamy to, jak to się mówi. Dobrze, bardzo dziękuję. Proszę jeszcze raz, by panowie pozostali na scenie. W 2015 roku, przypomnę, odbyła się druga edycja konkursu organizowanego przez Orange Polska i Krajową Izbę Gospodarczą Jury, w składzie któremu, korzystając z okazji, dziękujemy za zaangażowanie w konkurs i czas poświęcony na czytanie i ocenę prac, wybrało laureatów. Ja tylko powiem, że w składzie jury znaleźli się pan Mieczysław Bąk, dyrektor Biura Polityki Gospodarczej Krajowej Izby Gospodarczej, pan Konrad Ciesiłkiewicz, dyrektor komunikacji korporacyjnej i CSR Orange Polska, pan Maciej Gawroński, partner zarządzający w polskim biurze Bird & Bird, pani Natalia Hatalska, ekspert w dziedzinie alternatywnych form komunikacji, pani Agnieszka Skala, Politechnika Warszawska, a także laureaci pierwszej edycji konkursu, pan Jerzy Toborowicz, który był laureatem w kategorii ekonomia, pani Monika Swaczyna, kategoria prawo, i pan Piotr Osiadły, kategoria socjologia. A teraz to, co jest dziś najbardziej istotne. Zapraszamy na scenę laureatów w kategorii ekonomia, pan Kamil Pruchnik za pracę pod tytułem Cyfryzacja gospodarki, rola państwa czy rynku. Zapraszamy. I od razu też bardzo proszę, by tej drodze towarzyszyły brawa. Przypomnę, tytuł pracy: Cyfryzacja gospodarki, rola państwa czy rynku, kategoria ekonomia. Gratulujemy serdecznie. Proszę zostać, tak? W kategorii prawo laureatką jest pani Aneta Zwolińska. Zapraszamy. I też ogromne brawa i gratulacje. A tytuł pracy to treści cyfrowe w urzędach mobilnych. I też prosimy pozostać, by jeszcze te pamiątkowe zdjęcia mogły zostać zrobione. Kategoria socjologia. Pierwsze miejsce zajął pan Witold Kołodziejczyk za pracę pod tytułem Organizacja ucząca się w epoce postindustrialnej, nowy wymiar edukacji. Niestety z powodu wyjazdu służbowego nie mógł być obecny na dzisiejszej konferencji, ale myślę, że brawa i tak się należą. Mamy też zdjęcia pamiątkowe? To właściwie byłoby tyle. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratulujemy. Panu ministrowi i panu prezesowi bardzo dziękujemy za wręczenie. Oczywiście, przekazuję głos. I proszę państwa, chciałem podziękować bardzo Orange'owi, prezesowi Dituła, za to, że ten konkurs wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą organizuje. I tak jak pan minister powiedział, prywatna firma wspiera nasze społeczne działania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie prezesie.